Narysuj wykres obrazkowy pokazujący, ile różdżek ma każda z wróżek. Iskierka ma dwie różdżki, dzwoneczek ma trzy różdżki, Marcysia ma cztery różdżki i gracja ma pięć różdżek. I na naszym wykresie obrazkowym każdy obrazek różdżki reprezentuje jedną różdżkę. Obrazek jedna różdżka, co oznacza jedną różdżkę. No dobra, więc iskierka ma dwie różdżki. Rysujemy dwie różdżki. Jedna, druga, dwie różdżki dla iskierki. Dzwoneczek ma trzy różdżki. No to mamy jedną, dwie, trzy różdżki dla dzwoneczka. Marcysia ma cztery różdżki. Jeden, dwa, trzy, cztery marcysiowe różdżki. I na koniec Gracja ma pięć różdżek. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5. I sprawdzamy odpowiedź. Wszystko gra. Fajna zabawa w te obrazki. Zróbmy takich więcej. Pracownik Zo zmierzył 4 pingwiny. Ich wzrost to 40, 44, 48 i 48 cm. Narysuj wykres kropkowy obrazujący wzrost pingwinów. Mamy do tego wykresu oś liczbową i na tej osi, albo raczej powyżej tej osi, narysujemy tyle kropek, ile mamy pingwinów określonego wzrostu. Mamy jednego pingwina, który mierzy 40 cm. Ta kropka to jest pingwin o wzroście 40 cm. Mamy jednego pingwina, który jest wysoki na 44 cm. Tu stawiamy jedną kropkę dla 44 cm. I mamy jeszcze dwa pingwiny o wzroście 48 cm, czyli narysujemy dwie kropki nad liczbą 48 na osi. Dwa pingwiny w kategorii 48 cm. No, i wykres kropkowy gotowy. Jedziemy dalej. Na półce jest 5 książek. Wysokość książek to 32, 36, 38, 32 i 35 cm. Skonstruuj wykres kropkowy wysokości tych książek. No to zobaczmy po kolei, jakie wysokie są te książki. Mamy jedną w wysokości 32 cm. Potem jest książka o wysokości 36 cm, potem jest książka o wysokości 38 cm, potem znowu jest książka o wysokości 32 cm. Więc stawiamy drugą kropkę i mamy już na wykresie dwie książki o wysokości 32 cm. Jedna, druga i jeszcze jedna książka wysoka na 35 cm. No i mamy wykres. Pamiętajcie, że takie wykresy to po prostu zliczanie, ile mamy każdego rodzaju, w tym wypadku książek. Mamy dwie o wysokości 32 cm, jedną o wysokości 35 cm, jedną 36 i jedną 38. Narysujmy jeszcze jakiś wykres. Robin Hood zlecił wykonanie pomiarów strzał. Pomierzono długości 26, 26, 23 i 25 cm. Narysuj wykres kropkowy tych długości. Mamy dwie strzały o długości 26 cm, czyli na wysokości 26 cm, na osi liczbowej narysujemy dwie kropki. Mamy jedną strzałę, która ma długość 23 cm, czyli tu będzie jedna kropka, i jest jeszcze jedna strzała o długości 25 cm, czyli kropka będzie tu i gotowe. Swoją drogą krótkie jakieś te strzały.